Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z Bunkra Złomiarza u Jacka Recyklera. Jestem zadowolony, zresztą nie, tam zawsze jestem zadowolony, ale poszczęściło mi się w końcu na Zoomowisku, czyli co? No, czyli są fanty Zoomowe, kolejny odcinek z serialu Moda na sukces, znaczy się Moda na złom, a w zasadzie co ludzie wyrzucają na złom, tak jak już wspominałem wielokrotnie, gonimy modę na sukces. Jest coś, co przybędzie tutaj do kolekcji, także no wiadomo, że morda się cieszy, półka Złomiarza się powiększa, chociaż ona już się zaczęła na tych dołach tam przyginać. Trzeba będzie jakieś krokiewki, poprzeczki wstawić albo dorobić więcej stołów. To tyle w temacie stołów. Przejdziemy sobie na szybko do podsumowania, ale zanim wam pokażę, to spójrzcie na ten materiał, taki kawałek ze złomu, w czym ja sobie grzebałem. I to jest to, co lubię najbardziej, czyli przykucamy i zaglądamy w drobnicę. Na pierwszy rzut oka co mamy? Jakiś kluczyk rurkowy, mały kluczyk, nożyki do szyb, zobaczymy czy będą sprawne, jeżeli nie to i tak fajny wancik. Co tu jeszcze mamy? No trawka nie będę brał, bo to jest liczone inaczej. Jakiś śrubokręt płaski. Co mamy? Przedłużkę do nasadek. Zobaczymy, czy będzie sprawna. Także, no co, jeszcze jeden klucz. Ja sobie to przekopię, tą drobnicę tam dalej, coś odrzucę, zobaczymy, co to będzie. A wam pokażę wszystko na podsumowaniu. Także co, ja sobie grzebię. No i szybka teleportacja z powrotem do bunkra. Także widzieliście, w takiej drobnicy bardzo lubię grzebać, właśnie w takim czymś można wyhaczyć perełeczki. Między innymi jedną taką tam się udało trafić, pozostałe w innym miejscu. A więc co, na statywik i zobaczymy co tam się udało wyłowić. Zaczynamy zabawę. No to myk, tak jest, myk, tablica rejestracyjna, to wyłowione przez placowego, także dziękować. Patrzymy co dalej, podkowa, ale taka fajna, starsza, zawsze podkowy zabieram, o ile nie są jakieś tam, wiecie, zgnite, zjedzone mocno aż na pół. Narzędziami ciężko będzie Was zaskoczyć, już to mówiłem chyba wczoraj, ale mam stalowe nożyczki, jakieś tam plastikowe, może nie jakieś tam, bo to gerlachowskie, dosyć ostre, także tutaj na stół te dojeżdża, te na stół przyda. Nożyczki u mnie są na każdym rogu, ten kto był, ten widział u mnie, leży ich wszędzie 158 tysięcy. Totuj, Made in Poland, zapomniałem Elmot, jak to się dokładnie nazywa, jakiś regulator napięcia czy coś takiego. Nie wiem, mogę być w błędzie, ale w tym jest i sreberka troszkę, tam chyba ze 3 czy 6 groszków, dodatkowo ta czapeczka aluminium i w środku mamy chyba takie 3 malutkie albo 2 malutkie ceweczki miedziane. Z reguły tego nie biorę, rozkręcam to sobie na miejscu i zabieram tylko srebrne groszki. Tym razem zapomniałem wziąć płaskiego śrubokręta, już później mi się nie chciało tam grzebać, więc zabrałem to w całości. To tyle. Tyle na ten temat. Narzędzia, no nożyce do blachy. No mówię, ciężko będzie Was zaskoczyć jakimikolwiek narzędziami. No naprawdę, to musi być już takie narzędzio, jakby to powiedzieć, konkret. Kluczykami was nie będę tam zanudzał, no bo tego się przewija zawsze u mnie multum i z paczek i znalezionych, ale nożyczki stalowe, no to one mają coś takiego w sobie. Ja muszę zacząć budowę mojej nowej wieży, bo już w tym wiaderku mi się tam nie mieszczą. Sekatory mówię, bo dwa takie mocno podobne. Trochę tych narzędzi widzieliście na tej przebitce, takich tych drobnych, nie? Noże do szyb, do szkła. No fajnie wyglądają. Sporo tam było takich, wiecie, małych kluczyków. O, tu mam taką fajną ciekawostkę, także można, zobaczcie.
Wytryszek do otwierania kłódek. Wytryszek. No fajny gadżet. Będę próbował się bawić. Na razie udaje mi się co niektóre otworzyć spinką do włosów, suwką, ale to naprawdę ciężka sprawa. Ale powiem, przyznam się, udało mi się trzy kłódki otworzyć spinkami do włosów. No także można. Klucz. Drop forget. No kurczę, nie powiem wam rozmiaru, ale kawał klucza, tych kluczy, mówię, przewijało się tutaj, także nie będę wam tam, wiecie, mówił za wiele o kluczach, ale cieszy mnie, że mam trochę narzędzi, nie będę się chwalił, bo to nie powinno się chwalić. Dzisiaj wyjechało 20 chyba 8 kg narzędzi i jutro wyjedzie 40 chyba 8 kg, także dobre prawie 80 kg jestem lżejszy tutaj, także ziemia zacznie się kręcić z powrotem normalnie. Tą nasadkę, przedłużkę do nasadek widzieliście na przybitce. Termometr, no wydaje mi się, że jest dobry, bo taka temperatura jest teraz u nas, gdzieś około 15-16 stopni. Jak go trzymałem w ręku, żeby sprawdzić, czy temperatura rośnie, no to temperatura rośnie. No nie wiem, czy zauważyliście, przez tą chwilę, co teraz trzymam, wzrosła o 2 stopnie. No czyli obstawiałbym, że działa, aczkolwiek nie mogę tego nikomu zagwarantować. Jakiś tam klucz rowerowy. Siekiera i powiem wam, z tych starszych siekier, ja to sobie sprawdzę na pewno, bo jest bardzo ciekawa sygnatura, przynajmniej mnie się tak wydaje. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, bo jest tutaj mroczno, mroczno, buro i ponuro. Cały dzień tam jakiś deszczyk sobie siąpi, ale fajna, tym bardziej fajnie, że jest cała. Siekier mam około 50 kilo na tą chwilę. Też wyjadą ode mnie na dniach, także no fajnie mówię. Sitko do maszynki, ziemia zacznie krążyć normalnie. Kolejny klucz. Francuz, taki wiecie, nastawny, ale mocno, może taką mardzę widać, że mocno mrdzę, ale on już kręci. Także będzie do odratowania, to się da oczyścić, jakąś ropę, ocet, czy tam nawet szczotką będzie żył, będzie działał, także jest fajnie, no lubię narzędzia, klucz to chyba ten rurkowy, też widzieliście nasadkę taką, no mocno nietypową, jedenastka jak dla mnie, na duży kwadrat, tu malutka jedenastka, także co, nasadka, młotki dwa. To wagowy dziękuwacz i duży młotek też od wagowego, sygnatura samolotu. Kurczę, ta mroczność mi tu mocno przeszkadza. Jest sygnatura samolotu, także fajny młoteczek. Jeszcze jakiś klucz i z tej skrzyneczki takie, wiecie, kleszcze chirurgiczne do ściskania wora. No, raczej ja nie próbował, nikomu nie polecał próbowania. I teraz przejdziemy do tych, wiecie, ciekawszych, takich może niestandardowych znajdek. No to zostały jeszcze cztery znajdki zostały. Pierwszym jest młynek z szufladką, mocno skorodowany, ale do oczyszczenia, do odratowania na półeczkę, jak znalazł. Ja jeszcze, jakby to powiedzieć, w młynki nie wchodzę, ale kto wie, czy niebawem zacznę je zostawiać dla siebie. Zastanowię się też już nad tym, także wiecie, no chciałbym powiększać swoją kolekcję w różne naprawdę, różne rzeczy, nie tylko jakieś tam narzędzia, czy jakieś inne duperelki, co zbieram. Chciałbym też mieć więcej i jeszcze więcej, ale nie można mieć wszystkiego. No i zobaczcie, kolejna perełeczka z dnia dzisiejszego. Na świeżo taki starszy pan wyrzucał z bagażnika jakieś tam graty i wśród tych gratów była ta wiertareczka. No na pewno potrzebuje smarowania, ale
Jedno co mogę wam powiedzieć, na pewno to na pewno zostaje u mnie, tam już może mnie ci co oglądają dłużej albo ci co mnie oglądają od niedawna, wspominam, że wiertareczki te z drewnianymi rączkami, że to tamto zostawiam u siebie, takie wiertarki jakich nie mam, te małe, bo tych wielkich chociaż te wielkie też są fajne, cosik takiego, taki czajniczek, imbryczek, no poszło jako stal nierdzewna, Made in India, aczkolwiek no nie wiem, czy to nie będzie mosiądz zbielony, czy nie, nieważne, zobaczcie jak pięknie zrobiony, naprawdę taki do herbatki, cudeńko, naprawdę piękna sztuka, no co ja mam powiedzieć, ja tam zadowolony z takiego czegoś i no fantem dnia będzie coś, co wyłowił kolega placowy, za co dziękuję bardzo za uwagę. Zobaczcie, no kolejny piękny topór w mojej kolekcji, nie wiem czy te dwa takie punkty to będzie jakaś sygnatura, czy po prostu jakiś tam ubytek ma w sobie. Piękna sztuka, ostatnio podobny, a niemalże identyczny, dostałem od kolegi Krzyśka w paczce. Też miał takie coś tu dorobione, czyli jest to oryginał, piękna sztuka, dzień jak najbardziej na plus, no, co więcej chcieć, nic więcej nie chcieć, zadowolony na maksa, także co, za wiele nie chcę przedłużać, rzut oka raz jeszcze na dzisiejszy drdy mały wypad, jak najbardziej na plus i tym miłym akcentem myk, żegnam się z wami, trzymajcie się, na razie, hej.